rok jubileuszowy, czy może rok święty w tradycji żydowskiej, a potem chrześcijańskiej, to rok szczególnej łaski, przypominający człowiekowi, że pochodzi od Boga i z łaski Boga ma życie, i z łaski Boga ma wszystko. I w tym roku jubileuszowym, czyli w roku 50, liczymy 7 razy po 7, 49 i następny rok jest tym właśnie ważnym rokiem, rokiem świętym. Pan Bóg zaprasza wszystkich do tego, aby się pojednali, do tego, aby sobie przebaczyli, do tego, aby uwolnić niewolników, aby darować długi. Wspaniały, wyjątkowy moment. Kapłan dmie w róg, w szofar, oznajmiając, że teraz następuje ten rok święty, zarówno darowania długów, jak i też pewien rok spoczynku i szabatu, żebyśmy zobaczyli, że ziemia dalej będzie rodzić, żebyśmy zobaczyli, ile przez te 49 lat otrzymaliśmy od Boga. Teraz jest ten czas, żeby i trochę ziemia odpoczęła, i ludzie, żeby odpoczęli, i żeby wiele rzeczy się naprawiło. Łaskę, którą mamy od Boga, chcemy puścić dalej. I Bóg zaprasza do tego, żebyśmy byli hojni, żebyśmy nie byli jak Herod dzisiaj, który miał tą możliwość przebaczyć Janowi Chrzcicielowi, który miał tą możliwość uwolnić go. Mógł zrobić coś dobrego. Mógł właśnie jakby w roku jubileuszowym wypuścić więźniów i tego nie zrobił. Z kaprysu kobiet, z własnej pychy i chwały, bo chciał pokazać, kto tutaj rządzi, że jego słowo jest mocne, przecież nie będzie się teraz tłumaczył i wstydził i wycofywał z danego już słowa. I tak naprawdę najwięcej ucierpiał on na tym. Jan staje się męczennikiem, Jan wchodzi do nieba, a Herod? Herod wydaje się, że wręcz oszalał, bo potem w każdym, który działa jak Jan Chrzciciel, widzi właśnie Jana Chrzciciela. Nawet w Jezusie, który naucza i który czyni cuda, widzi Jana Chrzciciela i mówi, że to Jan powstał z martwych, dlatego moce cudotwórcze w nim działają. W każdym widzi Jana Chrzciciela. To pokazuje, że nie ma spokoju serca, nie ma spokoju ducha. Ta śmierć wywołała w nim bardzo poważne skutki. I dlatego, kiedy zaprasza nas Pan Bóg do przebaczenia, to tak naprawdę chce uwolnić nas i uzdrowić nas. Owszem, z tej naszej dobroci ktoś skorzysta, ale najwięcej skorzystamy my. Tej żółci, tej goryczy w nas jest tyle, że doprowadzi nas do szaleństwa. Pan Bóg mówi, spróbuj raz na jakiś czas upuścić tego wszystkiego, żeby było miejsce dla mojej łaski, żeby było miejsce dla pokoju, który chcę ci dać. Po co to wszystko trzymać? To prowadzi tylko i wyłącznie do szaleństwa i do rozpaczy. A ja chcę, żebyście byli wolni, żebyście byli szczęśliwi. Staje dzisiaj przed nami Herod jako ten antyprzykład i pokazuje, co dzieje się z nami, kiedy nie umiemy wybaczyć, kiedy nie umiemy odpuścić. Doprowadzi nas to do obłędu i do szaleństwa, a tego Pan Bóg nie chce. Nie trzeba czekać na rok jubileuszowy, odkąd Chrystus przyszedł, odkąd zmartwychwstał, niebo jest otwarte i z tego nieba nieustannie spływają na nas łaski po to, żebyśmy przekazali jej dalej. Abyśmy my, doświadczywszy Bożego miłosierdzia, powiedzieli innym, powiedzieli światu, jest Bóg. I Bóg najbardziej przejawia się w przebaczeniu. Dzisiaj, teraz, może jest ten moment, może teraz jest ten kairos, żeby przebaczyć, żeby wybaczyć, stać się człowiekiem wolnym i uwolnić innych.